Cześć, witam Was w drugim moim audiologu na różne tematy. A dzisiaj różnymi tematami będą serwery Minecraft, serie z innych gier, vlog, o który dalej widzę, że niektórzy mnie męczą w prywatnych wiadomościach, oraz drobny nowy pomysł, który być może Wam się spodoba. Więc tak, na dobry początek myślę, że zacznijmy od serwerów Minecraft. Bardziej chodzi mi o dziedzinę, czy z wami zagram na jakimś tam serwerze, bo dostaję takich wiadomości naprawdę całą masę. No i tak po prostu, szczerze wam powiem, sporadycznie nie mam zbytnio czasu, żeby zagrać z kimś na jakimś tam serwerze. Oczywiście serwer Hamachi to całkowicie odpada, więc na takie serwery no nie wchodzę. Ale jeżeli chodzi o serwery zwykłe, takie minecraftowe, nie Hamachi, no to jak najbardziej, oczywiście gdy tylko znajdę czas i chęci, bo naprawdę czasami tych chęci do odpalenia tego Minecrafta i gry na serwerze, szczerze wam powiem, też mam dość, prowadząc serię jedną, drugą i tak dalej, to naprawdę czasami od tego Minecrafta, no ja też muszę odpocząć, zresztą mam nadzieję, że rozumiecie i sami macie też takie dni, że no, odpoczywacie od tej gry, bo już macie i naprawdę po dziurki w nosie, że tak powiem. Także ja nie wykluczam, że oczywiście, że nie zagram z kimś tam na jakimś serwerze. Oczywiście, jeżeli ktoś mnie zaprosi, chętnie wejdę, przywitam się tam z wszystkimi, pogadam i oczywiście tam może chwilkę pogram. Ale myślę, że to nie da dłuższą metę, bo jak mówię, troszkę mam napięty plan i chciałbym się po prostu z wszystkim wyrobić, także zaproszenia możecie ewentualnie tam na miarę na serwerze podsyłać, ale robiąc to raz, a nie męczyć aż tak bardzo, że tak powiem, męczyć, może to jest złe słowo, ale nachalnie. Oczywiście, jak tylko mówię, znajdę czas, nie ma sprawy, wchodzę. Kolejną rzeczą, jak już jesteśmy przy Minecrafcie, no to moje mody, których używam na singlu. Po ostatniej wiadomości, którą tam wam podałem w bodajże 52 odcinku solo o decyzji o nieudostępnieniu plików Minecraft, dużo osób, że tak powiem, zaskoczyło mnie w prywatnych wiadomościach i dosyć bardzo, może nie wiem jak to wam nazwać, ale nazwijmy to tak, nie wiem, ogółkowo, że bardzo ładnie poprosiło o taki plik, albo chciało, abym im pomógł, i to w sumie powoli mnie przekonuje do tego, żeby wam może jednak te pliki udostępnić. Ja rozumiem, bo widzę po tym, co kilka osób do niej pisało na prywatnej wiadomości, że no nikt nie każdy jest szpecem od siedzenia i modowania Minecrafta i być może rzeczywiście macie jakiś problem z tym, żeby jednak wam to wszystko zadziałało tak, jak powinno. No i coraz bardziej się zastanawiam, czy mam jednak tych plików z wszystkimi modami nie udostępnić do pobrania. Abyście po prostu mogli sobie też pogonić, bo wiadomo, to nie jest jakaś taka, no nie wiem, zbrodnia, czy tam jakbym wam to udostępnił. Oczywiście jest to moja praca, bo musiałem nad tym siąść i oczywiście no, troszkę się po tym pomęczyć, żeby to działało tak, jak powinno. No ale dzięki tym osobom, które tam do mnie napisały, to myślę, że być może jestem skłonny do udostępnienia tego. Ale decyzję, czy byście chcieli te pliki, pozostawiam nadal wam. Oczywiście ja jestem chętny, żeby wam to udostępnić, ale jeszcze poczekam na waszą decyzję, czy takie pliki jeszcze chcecie. Może jednak zmieniliście zdanie i nie chcecie tych plików już. Także myślę, że najlepiej jak się wypowiecie w komentarzach pod tym filmikiem, czy takie pliki chcecie, czy nie. No jak uzbiera się jakaś stosowna tam liczba osób, które jednak wyrażą się na tak, że chcecie takie pliki, to myślę, że nie będzie to jednak miało problemu i cały folder Minecraft wam udostępnię, oczywiście bez save'a i bez ostatniego logowania, także no raczej wszystkie mody, które tam będziecie potrzebować, to będą. Tak jak mówię, nie będzie save'ów, nie będzie tekstur i nie będzie ostatniego logowania, bo to wiadomo. Także to chyba woli Minecrafta to tyle. Kolejną rzeczą, którą chcę poruszyć, serię z innych gier. Też dostaję trochę wiadomości, co planuję po amnezji,
po Minecrafcie. Kurde, no i szczerze wam powiem, ciężko mi też powiedzieć, co planuję, bo jeszcze w sumie nie myślałem, co by tam wam zapodać jeszcze innego, ale tak, Minecraft, jeżeli chodzi o Minecraft Solo, nie planuję przerywać tej serii zbyt szybko, więc Minecraft Solo będzie się ciągło dalej. Oczywiście nie wiem, ile tam odcinku wyjdzie, ale po prostu jedziemy z koksem dalej i te odcinki będą trwały. Nie wiem, czy będzie jakieś zakończenie sezonu pierwszego i załóżmy sezon drugi. Na pewno nie przed 100. odcinkiem. Na pewno do 100 odcinków chcę dociągnąć przy tej serii, którą mam. Być może przy 100. odcinku udostępnię cały save, który będzie. I zacznie się za jakiś czas druga seria, około zrobię sobie przerwę i może będzie druga seria, ale to są moje takie na razie spekulacje i nie mówię, że to tak na pewno będzie, także myślę, że decyzję co do właśnie tego wyboru serii i tak dalej też zostawię wam, bo jednak dobrze jest, jak widzowie decydują. Dobra, zostawmy serię. No tak, seria, jeszcze Amnezja. Oczywiście jak Amnezję skończę, zacznę jakąś inną grę. Szczerze nie powiem wam, co to będzie. Myślę, że też fajnie by było, jakbyście wy podesłali swoje pomysły. Jaką serię, z jakiej gry chcielibyście zobaczyć na moim kanale. No i wtedy myślę, że postarałbym się taką serię zrobić, która by miała najwięcej głosów na tak. Także nie obrażę się, jeżeli nawet w tym audiologu, dokładnie w komentarzach, napiszecie jakieś gry, z których byście chcieli zobaczyć w przyszłości serię. Być może mi się któraś gra spodoba i dostosuję się do tej waszej prośby. Dobra, myślę, że serię z innych gier jako tako wam już opracowałem, powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Nie przewiduję więcej także takich pytań odnośnie kolejnych serii, także myślę, że jedno pytanie wam wystarczy, a decyzja oczywiście, tak jak mówię, zostawiam wam. Kolejna krótka kwestia, vlogi. Oczywiście jak zakupię sobie troszkę lepszą kamerkę, no to oczywiście, ale kurde, już się miesza mi język. Jak po prostu zdobędę lepszą kamerkę, no to myślę, że taki vlog i też powstanie. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć kiedy, ale być może coś na Nowy Rok, a może na święta, jakoś coś, jakiś prezent na gwiazdkę będziecie mieć. Zobaczymy. No na razie to z tym się wstrzymuję. Nie powiem wam bliżej mi znanego terminu. I ostatnią kwestią, którą chcę wam tutaj powiedzieć jeszcze, jest pewien pomysł na audiologii. Znaczy od czasu do czasu taki krótki audiolog był. I audiolog by się nazywał Rozmowa z widzem. Ja od czasu do czasu bym zapraszał sobie jedną, dwie osoby do rozmowy tutaj i byśmy sobie porozmawiali na jakiś tam wybrany przez was temat, który byście uznali za ciekawy, no i stosowny do audiologu. Także wyraźcie może swoją opinię też na ten temat, czy byście chcieli być tutaj zapraszani i do pomówienia sobie ze mną. Myślę, że jest to też dobra forma kontaktu z widzem, a z tego co widzę, to Nie wszyscy youtuberzy może mają zapał do tego, może nie tyle, że zapał, ale no nie wiem, chęć taka uda do rozmowy z widzem poprzez normalną konwersację, czyli normalna pogadanka. No myślę, że jest to dosyć ciekawy i nowy pomysł, żeby po prostu osoba, która kręci tam let's play'e czy tam różne filmy, wychodziła z taką propozycją do widzów, żeby mniej więcej dało radę z większością porozmawiać. Oczywiście ja wiem, będzie ciężko, bo was cały czas przybywa i za to wam dziękuję, za te subskrypcje, które pojawiają się dzień w dzień na moim kanale. I to, że was przybywa, to wiadomo, jest duże pole do wyboru tych osób, ale myślę, że z częścią z was, która będzie chciała, byłoby to w stanie do zrobienia i porozmawiania. Myślę, że dla każdego, i dla mnie, i dla was, byłoby to dosyć ciekawe doświadczenie, a dla osób słuchających byłoby to też ciekawy materiał do odsłuchu.
Także myślę, że też wam to pozostawiam pod waszą dyskusję. No i myślę, że to wszystko w tym króciutkim 10-minutowym audiologu. Będę się ogólnie z wami już żegnał. Zapraszam was oczywiście do wyrażania swojej opinii. Błagam tylko, żebyście nie pisali pierwszy, a czy tam drugi, trzeci. Bardziej skupiam się na wyrażeniu opinii niż na tym, kto jest pierwszy, bo tak jak mówiłem, komentarz widzę każdy, więc nie musicie pisać, kto był pierwszy. Ja wam na razie dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!